Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Galaktyka Pomerania, realizowanym przez Telewizję Pomerania w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Galaksy. Ja nazywam się Dominika Niewiarowska i spędzę z Państwem najbliższe 2 godziny. A dziś w programie będzie m.in. będzie Bajapoland 2016. Dowiedzą się Państwo co nieco w drugiej części programu, jak zmniejszyć zadłużenie w lokalu komunalnym. A temat zaczynamy tradycyjnie od naszego stałego gościa. Witam Panią bardzo serdecznie, Joanna Dybowska, menadżer do spraw marketingu Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galaksy. Dzień dobry, witam. Uf, można się przejęzyczyć, jak to się robi na jednym wdechu. Spotykamy się tradycyjnie, dawno żeśmy się nie widziały, że tak powiem. Wiadomo, plany urlopowe i wakacje, te sprawy, wakacje. No to zacznę od standardowego pytania. Co ciekawego w najbliższym czasie przygotowuje Centrum Handlowo-Rozrywkowe Galaksy dla klientów? Co przygotowujemy? Przede wszystkim właśnie dzisiaj zaczęliśmy taki nasz nowy projekt, który nazwaliśmy Trendy Week. Jest to bardzo prosta rzecz, to znaczy tutaj w centrum, akurat tym razem na poziomie zero, ustawiliśmy wyspy, na których prezentowane są manekiny. Manekiny ubrane w odzież ze sklepów, z wybranych sklepów tutaj w centrum Galaksy. Czyli moda. Czyli moda. Jednym Czyli słowem. Generalnie moda, te letnie gorące okazje, bo wszyscy wiemy doskonale, trwa wielka letnia wyprzedaż. Właśnie ceny zaczęły spadać nawet do minus 70% już. Zauważyłam, także, idąc tak, tutaj. Tak, i bardzo zauważyłam. Słusznie. Jeszcze jest dobry, duży wybór, czyli jeszcze można znaleźć swoje rozmiary i swoje kolory, więc nie należy czekać na ostatnią chwilę. Fakt faktem, że na tą ostatnią chwilę te ceny będą najniższe, no, ale już mocno przebrane. Ale już przebrane, nie oszukujmy się, możemy nie znaleźć tego, czego szukaliśmy Dokładnie. Od dłuższego czasu. Dokładnie. A co będzie na tych wyspach? No będą prezentowane stroje. A będą prezentowane stroje. Jeszcze? Chodzi nam przede wszystkim o przybliżenie klientom po pierwsze asortymentu, czyli no, te sklepy, które biorą udział w akcji, wybrały swoim zdaniem najciekawsze rzeczy ze swojej kolekcji. Czyli to będzie nowa kolekcja? No nie, to są jeszcze teraz letnie okazje. Rozumiem, to są jeszcze letnie okazje, czyli to, co w tej chwili można w bardzo fajnych cenach kupić. Fajne kolory, ciekawe fasony. Tutaj przeważa odzież damska, aczkolwiek panowie też znajdą kilka rodzynków. No miejmy nadzieję. W innych edycjach obiecujemy, że będzie tej mody męskiej więcej. Natomiast no, generalnie moda w Galaksy to przeważnie panie, więc one na pewno tutaj coś wypatrzą. Nam też chodziło o to, żeby przybliżyć odzież, która normalnie no, wisi na wieszakach. Sklepie. Nie jest zauważona przez klientów? Nie bywa, znaczy bywa zauważona, ale nie zawsze można do końca docenić jej walory. Czyli trzeba to zobaczyć na człowieku, czyli no to akurat na manekinie. Na człowieku to inaczej na po prostu wygląda, bo na to się inaczej prezentuje. Dokładnie. Jak ciało wypełnia taką odzież, czasem się okazuje, że rzecz, która wygląda zupełnie nieciekawie i banalnie na wieszaku, okazuje się być kreacją stulecia, więc kto wie. Okazuje się. Okazuje się. Okazuje się, że jednak trzeba to pokazać na modelu i te manekiny, no one mają niestety wymiary idealne, 80x60x80. No cóż, to są manekiny w końcu. To są manekiny w końcu, więc im wolno, ale te wszystkie ciuszki są w bardzo różnych rozmiarach, więc na pewno można dobrać coś dla siebie. Natomiast sklepy pokazują, jak dobierać kolory, jak zestawiać poszczególne elementy. O właśnie, zatrzymajmy się na chwilę przy tym. Czy będzie ktoś z obsługi sklepu bądź no, jakiś doradca, który nam powiedzmy doradzi? No bo wiadomo, nie każda kobieta ma idealną sylwetkę jak manekin i kobiety mają różne rozmiary, różne sylwetki, ale czy będzie też ktoś taki, kto na przykład podpowie nam, że bardzo chcielibyśmy kupić sobie tą rzecz, która będzie prezentowana, ale powiedzmy, to nie jest akurat model dla nas. Czy będzie ktoś taki? To znaczy, tutaj akurat jest to tylko inspiracja do zakupów, do odwiedzenia poszczególnych lokali, natomiast personel już w sklepach na pewno doradzi, no i na pewno nie będzie wciskał nikomu niczego na siłę, tak? No oczywiście, jeśli klient bardzo będzie chciał kupić, to jak najbardziej proszę uprzejmie. Natomiast panie w sklepach i panowie też, bo też liczną grupę sprzedawców stanowią panowie, doradzają, w czym się wygląda dobrze, co z czym zestawić, co proponują, do czego i to jest bardzo istotne. To jest jakby tylko pierwszy rok. Pokazanie, co mamy, pokazanie, co z czym można połączyć, ale jeżeli chcemy już bardziej dokładnie szukać, zapraszamy do sklepów.
Przy każdym takim manekinie stoi tabliczka, na której jest informacja, z jakiego lokalu jest dana kolekcja, jakie są ceny poszczególnych elementów. Niektóre też tabliczki zawierają informacje, że na przykład przy zakupie całego zestawu prezentowanego na manekinie jest specjalna okazyjna promocja. Rozumiem. Uważam, że to jest bardzo dobra inicjatywa, dlatego że często wybierając się do sklepu, nie zawsze umiemy jakoś sobie poradzić właśnie z doborem ubrania, więc... To prawda, no nie wszyscy z nas mają takiego czuja modowego, że, jeżeli to tak można kolokwialnie określić. Tak można nazwać, dokładnie. Czyli nie zawsze jesteśmy do końca pewni, czy to jedno z drugim będzie pasowało. Tym bardziej, że moda też jest bardzo zmienna i bardzo kapryśna i coś, co w jednym sezonie jest absolutnie na topie i en vogue, to w następnym okazuje się, że już jest passé totalnie i właściwie nie należy zupełnie się tutaj stosować do tego. Kiedyś, pamiętam, była taka zasada, że powiedzmy torebka i buty powinny być w jednym kolorze, w jednym stylu. Teraz okazuje się, że absolutnie nie. Ja jestem, że tak powiem, stary kanon, więc staram się trzymać. Ja uważam też, że jednak dodatki powinny jakoś być kolorystycznie dobierane. Ale okazuje się, że nie zawsze i różne tutaj jakby kierunki modowe różnie to lansują. Więc każdemu to się zmienia. To się zmienia. Natomiast, tak jak mówię, personel poszczególnych sklepów doskonale wie, co akurat w przypadku ich kolekcji do siebie pasuje i na pewno fachowo doradzi, więc warto pytać. A co jeszcze poza trendami w najbliższym czasie? Poza trendami w najbliższym czasie, no to już tak finiszujemy z wyprzedażami. Finiszujemy z wyprzedażami, bo to tak gdzieś, no powiedzmy sobie, końcówka lipca, początek, pierwszy tydzień sierpnia, to właściwie już będą te ostatnie najwyższe, już najgłębsze przeceny. Już nie zostało nam w sumie za dużo czasu na nie zostało na to, żeby za dużo czasu. Coś kupić sobie. Dokładnie, więc jeżeli jeszcze coś fajnego chce się upolować, to na pewno teraz jest ten dobry moment z dobrymi, naprawdę dobrymi cenami. Natomiast początek sierpnia to już się będą pojawiały jesienne kolekcje. Już będziemy myśleli o tym, że to już czas do szkoły. Ja wczoraj w jednej ze sklepów pewnej popularnej sieci zobaczyłam panią toczącą przed sobą wózek z zeszytami, książkami. Mówię, rany boskie, to już szkoła, już dopiero wakacje się zaczęły. Tak, okazuje się, że w handlu to już jest też czas. Tak, to już jest czas, dokładnie. W handlu na szkołę jak najbardziej. Wakacje to są taką porą, że już trzeba się przygotować. A ten sierpień to praktycznie rzecz biorąc ciepły oddech września zaczyna się pojawiać, więc już zaczynamy myśleć o tym, co trzeba tutaj się przygotowywać. Trzeba nie się ma przygotowywać, co. Więc to już też się będzie pojawiało w sklepach. My też będziemy się z tymi naszymi manekinami i Trendy Week dopasowywali do tych tendencji, więc na pewno też pokażemy i pierwsze oznaki jesieni, w modzie oczywiście póki co, i pierwsze oznaki szkoły też w modzie póki co. Rozumiem. Od kiedy zaczyna się Trendy Week? Trendy Week zaczął się dzisiaj, czyli od 18 i potrwa do 25, czyli do przyszłego poniedziałku. Do przyszłego poniedziałku. Zapraszamy zatem wszystkich Państwa bardzo serdecznie do Galaksy. Jest w czym wybierać, jak najbardziej. Pani dziękuję serdecznie za rozmowę i za przybycie. Moim gościem była Joanna Dybowska, menadżer do spraw marketingu Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galaksy. Zapraszam Państwa na króciutką przerwę.